Szczęść Boże, coś wam powiem. W społeczeństwie wyraźnie widać różne podziały na my i oni. Podobną scenę opisuje dzisiaj święty Łukasz, kiedy Jezus zadaje pytanie o opinię o sobie. Chce wiedzieć, co myślą oni, czyli ludzie, którzy już słyszeli o Jezusie z różnych źródeł, oraz pragnie wiedzieć, co sądzimy my, którzy jesteśmy przy nim blisko. Ten podział nie został wprowadzony przez Jezusa, ale tak to nakreślają faryzeusze i uczeni w piśmie, żeby wyraźnie zaznaczyć odmienność nauczyciela z Nazaretu i jego uczniów od reszty społeczeństwa. I tak jest do dnia dzisiejszego, że opinia większości ma wpływ na nasze osobiste poglądy, bo to nas w jakiś sposób zwalnia z wysiłku, jaki niesie ze sobą wiara. Życie w tłumie pozwala mi się przemknąć przez wiele zadań, bo nikt mnie nie zauważa, nikt nie dostrzega moich błędów, nikt nie wymaga mojego świadectwa. Natomiast przejście do tej węższej grupy uczniów nastręcza już wiele problemów. Po pierwsze, dostajemy w ogniu krytyki tych stojących dalej. Po drugie, czuję większą odpowiedzialność za swoje działania i nie mogę sobie odpuścić. Po trzecie, jestem bliżej prawdy, a moje życie staje się pewniejsze. Po czwarte, trwając przy Jezusie jako świetle, nie muszę bać się czegoś, co może mnie zaskoczyć. Ten podział nie powinien nas jednak prowadzić do myślenia, że będąc bliżej, mogę gardzić tymi, co są dalej. Trzeba nam uszanować odmienność ról i funkcji, które mamy do spełnienia i w Kościele, i w społeczeństwie. Ważne, by ta odmienność nie rodziła niepotrzebnych podziałów czy dystansu. W dzisiejszym fragmencie padły także słowa o nadchodzącym czasie cierpienia i odrzucenia. I to dotyczy także nas. Jak wtedy zareagować? Jezus przeszedł swój Wielki Piątek tylko jeden raz, ale dokonał wtedy dzieła odkupienia wszystkich ludzi. My musimy być przygotowani na wiele takich Wielkich Piątków, kiedy osądza się i wyszydza Jezusa, a także nas, Jego uczniów. I dlatego tak ważna jest moja odpowiedź, za kogo uważam Jezusa. Słysząc wypowiedzi tłumu i udzielając odpowiedzi własnej, robię konkretny krok w życiu. A może też i czasem zamiast zastanawiać się, czy moje myślenie o Jezusie dokonuje ewolucji, powinienem zapytać się Jego, co On sądzi o mnie. Czy ja już zrobiłem postęp w swojej wierze? Czy On jest zadowolony z mojego działania? W ten sposób Jezus zaprasza nas na modlitwę, na ten czas spotkania Boga z człowiekiem. W czasie modlitwy na osobności, sam na sam z Jezusem, ja mogę usłyszeć Jego głos, Jego słowo, stawiane mi pytania. Mogę odkrywać głębię Jego miłości. Tam na modlitwie też mogę poznać siebie i to, co kryje się w moim sercu. To, za kogo tak naprawdę uważam Jezusa. To na modlitwie mogę poznać prawdę o sobie i zrozumieć, za jaką cenę jestem zbawiony. Bo może wydawać mi się, że jestem blisko, a jednocześnie jeszcze jestem bardzo daleko od Niego.